Choć nie lecą samolotem, to latają. W Katowicach odbywają się największe w Polsce zawody w lataniu w tunelu aerodynamicznym. To nie tylko unoszenie się w powietrzu dzięki pędowi powietrza, ale też triki i różne układy. Jak to robią najlepsi, sprawdzał Paweł Jędrusik. W katowickim Flyspocie już po raz dziewiąty odbywają się zawody w indoor skydivingu. Chodzi o tunel aerodynamiczny, który odwzorowuje skok spadochronowy. Zawody rozgrywane są w różnych kategoriach. Na naszych zawodach mamy 10 różnych konkurencji. Nasi zawodnicy startują solo, w duetach, w czwórkach. Są to konkurencje dynamiczne, jest też freestyle, gdzie choreografię wykonuje się pod muzykę, co jest, uważam, bardzo widowiskowe. Każda z tych konkurencji wymaga od zawodników innych umiejętności. Na pewno te, w których wchodzi się w kilka osób, wymagają dużo, zdecydowanie więcej zgrania i współpracy zespołowej. Natomiast często też te kategorie solo wymagają troszkę wyższego skomplikowania, jeśli chodzi o trudność elementów. Zawodnicy unoszą się w powietrzu dzięki silnemu pędowi powietrza, który skierowany jest z dołu do góry. Wystarczy wskoczyć do środka w bardzo podobny sposób, jak wyskakują spadochroniarze z samolotu. W każdym teamie najtrudniejsze jest posiadanie teamu. Są to cztery indywidualności, które muszą latać w tym samym czasie, trenować w tym samym czasie i zawsze to jest najtrudniejsze. Jak już się zbierzemy i mamy ten team, wtedy trenujemy odpowiednie figury, odpowiednie przejścia, które mamy wykonać w tunelu i staramy się to zrobić jak najczyściej, jak najszybciej w danym czasie. Ta konkurencja przyciąga coraz więcej osób, a Polacy mają już w niej spore sukcesy. Jak przygotowuję się do zawodów, to zwykle tam tak z godziny dziennie, może 30 minut do godziny dziennie i tak parę miesięcy przed zawodami zaczynam tak intensywnie trenować. Szczególnie jak się przygotowuję na zawody w stylu Mistrzostwa Świata, to wtedy tak przynajmniej 3 miesiące przed zawodami trenuję tak systematycznie 45 minut dziennie. W tym roku na Śląsk przyjechali reprezentanci 10 krajów. Flyspot nawiązał współpracę z Aeroklubem Polskim i dzięki temu rozgrywane są Mistrzostwa Polski, które wyłonią kadrę narodową na zbliżający się Puchar Świata w Makau.